Jak już będziecie mieć tekst przed sobą, sobie przeczytamy wspólnie. W każdym razie, zanim ten wiersz do was trafi, to parę takich rzeczy biograficznych, bo wiersz Sens jest już wierszem z roku 92. To pisze już bardzo stary poeta. Ten wiersz wszedł do tomu Druga strona. Teraz jedna taka ciekawa rzecz, trochę ogólnie. Zobaczcie, rok 92 to jest po tym przełomie, transformacja ustrojowa, w której wy się uczycie na historii, a my ją znamy z doświadczenia, prawda? Przed chwilą jeszcze był komunizm, teraz nagle wybucha demokracja, wolność, wolny rynek. I w poezji dzieje się dużo ciekawych rzeczy. Pojawiają się młodzi poeci, którzy się bardzo buntują, odrzucają tradycję. No właśnie, Miłosz wraca do Polski. I tak najprościej. Lata 90. w Polsce to mamy taką dwutorowość w literaturze. Ci tacy młodzi gniewy, mówimy barbarzyńcy. Nie wiem, czy państwo omawiają Świetlickiego, Podsiadłe, czy już... Jest, tak? Nieprzysiadalność? Nie, nie. Właśnie tacy bardzo zbuntowani, nawiązujący do kontrkultury, do popkultury. I z drugiej strony cały czas obecni są w tej przestrzeni kulturowej starzy mistrzowie. O tych wszystkich poetach, o których się mówiło wcześniej tak pojedynczo, teraz zaczynamy mówić zbiorczo, starzy mistrzowie. Miłosz, Herbert, Różewicz, Szymborska, ale też Barańczak, Zagajewski. Tacy, którzy patronują młodszej poezji. I co ciekawe, u tych poetów powtarza się pewien specyficzny gest, który znacie w ogóle z innych lekcji, z innej epoki. Ars Moriendi. Pamiętacie Ars Moriendi, maturzyści? Sztuka umierania. A przy jakiej lekturze zwykle się o tym mówi? Przy pieśni o Rolandzie. Najczęściej. Pieśń o Rolandzie. Ewentualnie legenda o świętym Aleksym chyba też, tak? Ale zobaczcie, tej sztuki umierania w ogóle w literaturze wcześniejszej jest sporo, bo i Achilles umiał umierać, i Hektor umiał umierać, tak? I ksiądz Robak umierał zgodnie ze sztuką umierania. Do pewnego momentu ta sztuka umierania była takim toposem wszechobecnym. A później... Spokojnie, tak chodzi moje dziecko, jak ogląda Ligę Mistrzów. Przed telewizorem, żona tak chodzi. Jak z synem oglądamy, nie? Jak wszyscy chodzą pod telewizorem. Nie przeszkadza, nie przeszkadza. Ale tutaj można być wytrzymywany. Słuchajcie, ja bardzo przeżywam, bo w ogóle jestem piłkarsko zaangażowany, właśnie motor do Lublin awansował do Ekstraklasy. Jak was ktoś oglądał, to wiecie, emocjami jestem w ogóle jeszcze na stadionie. To nie jest śmieszne. Wcale nie jest śmieszne. Żarty żartami, bo jeszcze jak się decydowaliśmy, gdzie mam jechać w czerwcu, to wybierałem między Wrocławiem a Gdynią. A finał motor Lublin był za Gdynia, wiecie co by było? Dobra, wracamy do wiersza. Bo już macie wiersz, tak? Natomiast dokończę jeszcze mówić, bo zobaczcie, właśnie Miłosz wraca do Polski i też mamy świadomość poety odchodzącego. Ale tu się dzieje ciekawa rzecz, bo wraca to post Ars Moriendi, ale coś się zmienia. Bo Ars Moriendi zazwyczaj wiązało się z toposem starca i mędrca. Ktoś, kto umiera, jest taką świątynią mądrości, tak? Wie już wszystko, wszyscy do niego przychodzą po wiedzę. A tutaj zaczyna się coś ciekawego. Bardzo często ten starzec ma w sobie taką dozę ironii, również wobec siebie. Umieram nic nie wiedząc. Umieram w zdarzeniu ze światem, który mnie przerasta. Najlepiej widać to u Różewicza. Tam jest to homo emeritus. Chodzę w kapciach, kupuję gazety, coś takiego. Ale u Miłosza w wielu wierszach też widać satyryczny stosunek do samego siebie, do swojej cielesności, do swojej takiej nieudolności, do właśnie takiej wątpliwej mądrości. Ale w tym wszystkim pojawia się perspektywa śmierci, perspektywa umierania. Teraz już będzie trochę poważnie, bo są bardzo trudne tematy, delikatne i też tytułem wstępu. Też właśnie może łatwiej nawet do pierwszej i drugiej klasy o tym mówić ze względu na kontekst literacki, bo zobaczcie, śmierć jest trudnym tematem, no ale takim wyraźnie też licealnym, tak? Ona powraca przy wielu tematach. I teraz, mówiąc o śmierci, mówimy konkretnie o kilku różnych sprawach, tak? Mówimy o cierpieniu, mówimy o odchodzeniu, mówimy o lęku przed śmiercią, mówimy o pytaniach metafizycznych. Niezależnie od tak czy innych poglądów, zobaczcie, każdy z nas staje przed pytaniem,
co jest po drugiej stronie. Czy cokolwiek jest. Czy może nie ma nic. Czy jest tak, jak mówi Jon Snow z Wielotronu. Pamiętacie Jon Snow? To jest jedyny facet, który... Znaczy, nie, to dwóch takich facetów było, tak? Który umarł i wrócił. Johnie, co jest po drugiej stronie? Nie ma nic, tak? To ciekawe, że właśnie Wielotron padają takie słowa. No ale chcemy wierzyć, część z nas chce wierzyć, że jednak coś jest. Miłosz, jeżeli chodzi w ogóle o drugą stronę, to miał swoje poglądy, trochę niekatolickie. Zaraz o tym będziemy więcej mówić. Ale jeszcze jedna rzecz, bo teraz taki wstęp o tej śmierci może się akurat przyda. Zobaczcie, Różewicz pisze o tak zwanej patologii śmierci. Żyjemy w czasach patologii śmierci. O co chodzi? Żyjemy tak, jakby śmierci nie było. Każdy z nas wie, że umrze. To nie jest miła wiadomość. Ale każdy z nas żyje tak, jakby tego miało nie być. Wypychamy tę świadomość poza obszar codzienności. I żeby nie być gołosłownym, tak? Bo teraz każdy może powiedzieć, nie, ja akurat to myślę. Ale zobaczcie, jak bardzo głęboko zakorzeniło się to w popkulturze. Oglądacie czasem reklamy na Polsacie? ING. To jest młody Bóg. Kojarzycie reklamę Młody Bóg? Młody Bóg ma 40 lat. Na razie nic mu się nie dzieje. Młody Bóg myśli, że będziesz wieczny. To jest to. Zobaczcie, reklama bardzo mocno żeruje na pewnych naszych mitach, wyobrażeniach. Zobaczcie, ile mamy w reklamach reklam dla starych ludzi, starszych. I na to są już bardzo bogate badania antropologiczne. Starsi ludzie pokazywani tak jak młodzi, tylko że starsi. Znaczy mogą wszystko to samo, co oni, bo już nie my. Jestem w takim ciekawym momencie, no to taka... Już pewne rzeczy nie można, jeszcze pewne rzeczy można, nie? Ale już się łapię na to, to jest też ciekawy moment, że już nie jestem młody, już osoby na emeryturze mówią, Leszek, przejdźmy na to, dla mnie to jest dziwne, nie? Jeszcze niedawno to... Proszę Pan, nie? Starość. Ale jeszcze jedna rzecz, patologia śmierci. To, co powiem, jest banalne, ale czasem najbanalniejsza myśl może być olśnieniem. Zobaczcie, że gdybyśmy się cofnęli w czasie, 500 lat, 1000 lat, 2000 lat, a nawet 200 lat, trudno byłoby przypuszczać, że za rok spotkamy się w tym samym gronie. Bo śmierć na każdym etapie życia była czymś powszechnym. Śmierć nie wybierała, tak? Czytamy. Chopin. O, Kafka, ten młody Kafka nagle choruje na gruźlicę, tak? Oni wszyscy chorowali na jakieś suchoty, na gruźlicę, młodo umierali. Śmiertelne wśród dzieci, zarazy, wojna, głód i tak dalej. Po wojnie kobiety miały 10 dzieci, 8 umierała na przykład, tak? Śmierć była czymś naturalnym. I teraz nagle, kiedy żyjemy w świecie dobrobytu, kiedy dowiadujemy się, że ktoś ma 15 lat, 25 lat, 30, sytuacja losowa, wypadek, choroba terminalna, Boże, taka młoda, nie? Jest to dla nas nie do pomyślenia. Przekracza to granicę naszej wyobraźni. Czujecie to? Nagle śmierć stała się czymś nieobecnym. Mówimy, o, 70 lat, no mógł jeszcze chłopina pożyć, nie? 80 lat, no i tak dalej, nie? Moja babcia ma 99 lat i jeszcze się nieźle trzyma. Żona mówi, że mi genów zazdrości. Tak. I moja babcia ma takie zdrowie, że jeszcze te ziemniaki, no chyba już bez śniadania, ale wcina, nie? Tak, babcia zawsze te ziemniaki lubiła, tak? Śmierć... To inaczej. Próbując śmierć z naszego myślenia, stworzyliśmy pewien ideał życia, które wydaje się wieczne, żyją w tak zwanych sztucznych rajach. Odpychamy tę myśl, ale zobaczcie, tym samym cierpienie związane ze świadomością śmierci staje się w nas obecne, ale w sposób ukryty. Bo każdy, nie chcę mówić każdy, nie chcę mówić za każdego, ale raczej śmierć jest czymś, czego się boimy. Raczej, prawda? Teraz udając, że śmierci nie ma, udajemy, że się nie boimy. Pewne lęki stają się podskórne. Pewne lęki są w nas, ale ich nie nazywamy. W ogóle fenomen strachu przed śmiercią, tutaj troszeczkę pofilozofujmy, bo
pamiętacie, był jeden filozof, który mówił, że banie się śmierci jest bez sensu, to był Sokrates, nie? Wybił cykutę i później jeszcze mówił o tym, że sąsiadowi trzeba oddać koguta. To chyba było w obronie Sokratesa, prawda? To tam gdzieś to było, że nie ma sensu bać się śmierci, bo nie wiemy, co jest później. Bez sensu jest się bać czegoś, czego nie wiemy. Ale później Platon powiedział rzecz, która mnie na przykład bardzo mocno pasuje. Bojąc się śmierci, nie boję się tego, co po drugiej stronie, ale boję się utraty tego, co wiem, że mam po tej stronie. Kim jest Lech Gięza? Kim jest każdy z was? Jestem wiązką pięknych wspomnień. Jestem swoją pamięcią. Są rzeczy, które mam w sobie, które pewnego dnia znikną. Najlepiej o tym mówcie. Ktoś z was oglądał Łowcę Androidów? Pamiętasz, jak to się kończy? Ten słynny monolog tego ostatniego androida. Nie pamiętasz. To tak, ale przypomnijmy, no Boże, nie mieliśmy dzisiaj rozmawiać o Łowcy Androidów, mieliśmy rozmawiać o Miłoszu. To jest taki piękny fragment, polecam wam. Łowcy Androidów to jest film sensacyjny, bardzo ostry miejscami, ale bardzo mądry i filozoficzny. Widziałem płonące krążowniki wokół jakichś tam planów. Widziałem rodzące się gwiazdy. Wszystko to przeminie jak łzy w deszczu. Wszystko, czym jesteśmy, w pewnym momencie przeminie jak łzy w deszczu. To jest nasza śmierć. Oczywiście, to jest zawsze pytanie o ból, o cierpienie, o odchodzenie. Dobra, przechodzimy do wiersza. To byś tak ciężko. Słuchajcie, to jednak, czytanie literatury to jest trochę jazda po barierkach, nie? Czesław Miłosz, Sens. Kiedy umrę, zobaczę potrzebkę świata. Drugą stronę za ptakiem, górą i zachodem słońca. Wzywające odczytania prawdziwe znaczenie. Co nie zgadzało się, będzie się zgadzało. Co było niepojęte, będzie pojęte. A jeżeli nie ma potrzebki świata, jeżeli drozd na gałęzi nie jest wcale znakiem, tylko drozdem na gałęzi, jeżeli dzień i noc następują po sobie, nie dbając o sens i nie ma nic na ziemi prócz tej ziemi. Gdyby tak było, to jednak zostanie słowo raz obudzone przez nietrwałe usta, które biegnie i biegnie, poseł niestrudzony na międzygwiezdne pola w kołowrót galaktyk i protestuje, woła, krzyczy. Taki pierwszy eksperyment, zanim w ogóle zaczniemy o tym wierszu mówić. Po tym, co powiedzieliśmy o języku Miłosza, co by wam się tutaj zgadzało z naszym wykładem? Jakie chwyty, możemy nawet przewinąć, jeżeli chcecie, żeby mieć odpowiedź, przecież to nie jest żaden egzamin. O! Co wam pasuje do tego wiersza? Można podobać. Pokazuje dokładnie te same takie poszczególne, pojedyncze elementy, żeby pomóc nam wykreować świat tutaj w tym drugim wersie, za ptakiem, górą i zachodem słońca. Mhm. Zobaczcie, macie takie pojedyncze elementy. Mhm. Język prosty? O tak, słucham. Super. W którym miejscu widzisz szybko? Jeżeli nie ma potrzebki świata. Aha. Tak, macie w ogóle paralelizmy, to jest taki typowy chwyt biblijny. To było związane z mnemotechniką, prawda? Bardzo głęboko nawiązania do języka biblijnego. Odświętność języka. No, oczywiście odświętność języka, gdzie patrzę ze stylizacją biblijną, to głupio wam było zwracać uwagę, bo profesor takie rzeczy powinien wiedzieć, ale to się łączy też, nie? To jest jasne. Z tą plastycznością może mniej. Pełno rozbudowane zdania. Zobaczcie, jak tutaj to wyraźnie widać, nie? Tak? Odwołanie do zmysłu, na przykład słowo raz obudzone przez nietrwałe usta? Jak najbardziej. I teraz mogę wam dopowiedzieć parę rzeczy, których tutaj nie było, ale które były tam właśnie dalej. Zwróćcie uwagę, że ten wiersz przyjmuje kształt trochę rozprawy naukowej. Jest napisany trochę takim językiem jakby, jakiejś przemowy. Macie tezę. Kiedy umrę, zobaczę potrzebkę świata. Później ona jest rozbudowana. Później jest antyteza. A jeżeli nie ma, i są argumenty, i wreszcie jest odpowiedź. I do tego dochodzi język, typowe chwyty językowe. Kiedy to, a jeżeli. Cóż, gdyby tak, to jednak. Macie wyraźne takie słowa haki, chyba tak najlepiej to nazwać, powiemy naukowo, rama modalna, która przypomina raczej rozprawę niż wiersz. Widzimy tutaj wyraźnie jakieś zapisane rozumowanie. W tym sensie jest to wiersz filozoficzny. I zobaczcie, w
tym sensie ten wiersz na przykład wyraźnie nawiązuje do innej tradycji niż do tej pory mówiłem, do Norwida. Norwid jest taki traktatowy. Na przykład to się wydnie. Ostatnio miałem wykład online dla Australii, to poszło święty, nie? To poszło na cały świat, nie? Ale dlaczego? Bo chciałem, żebyście zobaczyli takiego żywego, fajnego faceta, bo trochę jest tak, że jak mówimy Miłosz, Herbert, Różewicz, to patrzą na nas takie poważne twarze ze zdjęć, nie? I my sobie myślimy, że oni nic nie robili, tylko taką poważną twarzą pisali te wiersze w natchnieniu, nie? Może Norwid taki był, chociaż chyba też nie do końca. Ale to byli normalni ludzie i zaraz wam trochę o nich więcej opowiem. Znaczy nie, o Miłoszu dzisiaj. Natomiast to, od czego w ogóle chciałem zacząć. Zobaczcie, że z odbiorem takich poetów współczesnych, Miłoszem, Herbertem, jest to trochę tak, że nie wiem, czy pani profesor przyzna mi rację, ale na nich trochę brakuje czasu. No, oni są gdzieś na końcu. Jest tam marzec, kwiecień. I kiedy na przykład mówicie o Mickiewiczu w drugiej klasie, tak? Już były dziady, część trzecia? Słyszę zachwyt w głosie. Pan Tadeusz? A no tak, ale we fragmentach nie. Bo na przykład mój syn jest łatwy z Inf, ale mówisz, że tam we fragmentach wrócili w drugiej klasie, nie? Ale zobaczcie, na Mickiewicza to tego czasu jest bardzo dużo, nie? I tak jak rozmawiam później ze studentami, to zostaje w głowie coś takiego, że ważny poeta to jest ten, na którego poświęcono dużo godzin. A mniej ważny, ten jest mało godzin. I dochodzi do tego, zostawiam już Miłosza z boku, ale że na przykład jak pytałem kiedyś, robiłem egzamin z literatury współczesnej, pytam o Różewicza i dziewczyna mi mówi, że on zmarł zaraz po wojnie. Jakby ktoś nie wiedział, to zmarł w 2014, nie? A ja egzaminowałem wtedy chyba jeszcze w 2009, więc Różewicz najbardziej żył i miał się całkiem nieźle. Po prostu oni jakby wypadają z naszej świadomości. Tymczasem, jeżeli mówimy o jakichś wartościowaniach w literaturze, zobaczcie, po pierwsze ci pisarze, którzy żyli niedawno, to wartościowanie jest dużo trudniejsze, to się dopiero cukruje, to się dopiero układa. Po drugie, już pojawiają się głosy, że Miłosz jest być może jednym z najważniejszych, jeżeli po prostu nie najważniejszym polskim poetą. Takie zdanie wypowiedział profesor Śwień bodajże, albo Aleksander Fiut, który z tych dwóch. Taki specjalista, może no, ja wiem, że tutaj nazwisko pada jakie pada, ale tak się profesor nazywa i on tego nazwiska nie zmienia, Aleksander Fiut, i on mówi, moim zdaniem Miłosz jest większym poetą nawet od Mickiewicza. No? Oczywiście możecie zapytać, no bez przesady, no, to nie matematyka, jak się to mierzy w ogóle, nie? Nie ma do tego żadnej miarki. Trochę możemy o tym orzekać. W ogóle to, co robię, jako literaturoznawstwo, to jest próba wartościowania, orzekania, w miarę obiektywnie. Nie da się tutaj 2 plus 2 równa się 4, ale kiedy mówimy o Miłoszu, może będzie łatwiej, jako najważniejszym być może poecie XX wieku. Albo jednym z 3-4 najważniejszych na świecie, nie w Polsce. I ktoś z was zapyta, no dobrze, pan sobie może tak powiedzieć, nie? Bo pan przyjechał z uczelni, pan sobie może wszystko powiedzieć, nie? A teraz niech pan udowodni, tak? Tak? Mam pan udowadniać? Tak, dobra. Byłem ciekaw, czy ktoś się odważy. Taki najprostszy argument to jest tak zwana wpływologia. To znaczy, to jest pytanie, jak dany poeta jest obecny w twórczości innych poetów. Jak bardzo jest go dużo, prawda? Oczywiście tego się nie da przeprowadzić w 5 minut takiego dowodu. To są badania, czytanie, ale zobaczcie taki poeta, akurat z panią dyrektor rozmawialiśmy, Krzysztof Kamil Baczyński, tak? Kojarzycie? Obrońca Warszawy, zginął tragicznie w 1944, Pałac Blanka i tak dalej. I co ma pierdolić do wiatraka, nie? Kiedy w ogóle Baczyński debiutował, to pokazał się słynny tekst Kazimierza Wyki, List do Jana Bugaja. I Wyka pisze, że są takie wielkie 4 filary twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Mickiewicz, Norwid, Czechowicz, Miłosz. Babank. Czesław Miłosz w 40, no wtedy jeszcze drugim roku, był już żywą tradycją dla młodziutkiego Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i jego wiśników. Taką
miał siłę oddziaływania. A to jest jeszcze mimo, że sprzed ocalenia, sprzed traktatu moralnego, sprzed całej twórczości powojennej, nie? Więc wyczulam was na to, by odważnie pytać o wartość literatury. Oczywiście jest taki tradycyjny spór, jak ktoś słyszy, że jestem literaturoznawcą, nie? Leszek, a czy jesteś za Miłoszem czy Herbertem, nie? To jest taki spór polityczny, bo Miłosz jest taki bardziej lewacki, a Herbert prawacki, nie? Albo to taki drugi spór, Herbert albo Szymborska, prawda? Nie daj Boże powiedzieć, że jestem za Szymborską, nie? Żeby było ciekawiej, to są ludzie, którzy się znali, lubili, bardzo mocno na siebie oddziaływali, nie? To my sobie ich tak dzielimy, bo tak jest wygodnie, nie? Ale o to jedno was proszę, niezależnie od takich śmakich poglądów, literatury nie mierzy się ideologią, ale literatura mierzy się wartością literatury. To się wytnie później. To się później wytnie. Dużo rzeczy się dzisiaj wytnie, nie? I kolejna rzecz. Tak na początek. Tak. Dobrze. Słucham. Jak trzeba odpowiedzieć? Pytajcie, bo ja dzisiaj już mówię dużymi literami, bo mam już oczy na zapałkach. I jak powiem coś niejasno, to możecie zapytać, nie? Ale zobaczcie, z Miłoszem jest duży problem. Kiedy czytamy go w szkole, tak, nie wiem, 45 minut, 90, 120, wiersze Miłosza są straszliwie proste. Są takie banalne. Czytamy taki wiersz, nie ma w ogóle nic do powiedzenia. Tak się wydaje. Miłosz chciał pisać tak, żeby te wiersze były komunikatywne. Ale równocześnie nie są to wiersze prostackie. Naprawdę ich głębia wymaga najpierw doczytania wiersza. Jak się mówi, wiersze Miłosza mają drugie, trzecie, czwarte dno. Czytać Miłosza to najpierw zobaczyć ich łatwość, a później dopiero ukryte skomplikowanie. Czyli inaczej niż z poezją awangardową. Dostajecie wiersz awangardowy, no to jest porządny wiersz, nic nie rozumiem, znaczy, że wiersz. Tak. Jest tak, że czytacie, nie wiem, Przybosia, Czechowicza, wow, nic nie można zrozumieć, no, to jest poezja, nie? A my już, takie prostackie, to znaczy dosłownie to usłyszałem kiedyś od koleżanki z prawa. Nawet coś by tam między nami zajrzyło, a sobie myślę, zakąt nie na mnie. No, jak można mi już takie rzeczy mówić, nie? To się wytnie. Dobra, to była taka zajawka. I teraz punkt drugi, szybciutko, bo chciałbym do tej 9.35 powiedzieć parę zdań o Miłoszu jako Miłoszu. Oczywiście z czymś zostali. Miłosz był niezwykle barwną postacią. Można o jego biografii mówić i mówić. O, dzięki serdecznie. To jest kilka paus. Takich, żeby coś wisiało, ale można tutaj mnożyć różne fakty. Do każdej z tych paus mam godzinny wykład. Czyli mamy już 6 godzin wykładu. Nie? Zobaczcie, urodzony w Przedejnie 1911, dokładnie 30 czerwca. I o tym już można mówić, bo to jest poeta z Litwy. Ta świadomość była dla niego ważna. Kiedy on wyemigrował, kiedy mówił o takich powrotach pamięcią do ojczyzny, to nie myślał o ojczyźnie w kategoriach takich geopolitycznych. Tak jak niektórzy mówią, dla niego nie istniała taka Polska powojenna. Dla niego ojczyzna to doświadczenie pogranicza. Wielokrotnie o tym mówił, że jest kimś z pogranicza, pomiędzy Litwy a Polski. Tam się mieszały te wszystkie kultury. I druga rzecz od razu, kiedy mówimy poeta z Litwy, to przychodzi nam na myśl drugie nazwisko, to oczywiście Mickiewicz. I dla Miłosza było to niezwykle ważne, takim najważniejszym właśnie poetą, do którego się otwarcie odwoływał, ale często polemicznie. To był właśnie Adam Mickiewicz. I druga rzecz, która ich wiązała, no właśnie, studia w Wilnie. Przy czym Miłosz ukończył prawo, przy czym w ogóle to dla niego nic nie znaczyło. Powiedział, że później ten dyplom wsadził do szuflady i to był koniec jego doświadczeń z prawem. Jakkolwiek wiem, że teraz powstają takie ciekawe prace badawcze, Miłosz a prawo. Jakiś prawnik ostatnio coś tam przesyłał. Ja się w ogóle nawet nie znam, więc się nie wypowiadam. Między Szetejniami a studiami w Wilnie działo się mnóstwo rzeczy. Między innymi malutki Czesław Miłosz był w Moskwie z rodzicami, widział rewolucję październikową. To wszystko jest opisane w rodzinnej Europie. Cudem ocaleni, cudem uciekli. Tysiąc rzeczy, o których Miłosz później... Często mylił się Miłosz Mickiewicz. Jak powiem Mickiewicz, to pewnie chodzi o Miłosza. Także uważajcie, nie? Kończy studia w Wilnie, ale już w tym czasie, w trakcie studiów, przynależy do grupy poetyckiej Żagary. Absolwenci było coś o Żagarach?
Poetyka awangardowa, tak? Druga awangarda, taka wizyjna, katastroficzna. Taka ciekawostka na marginesie. W tej grupie obok Miłosza drugim wielkim poetą był Teodor Bujnicki. Tragiczna postać, został zastrzelony z wyroku Armii Krajowej. Bardzo trudna sytuacja, bo prawdopodobnie wyrok był błędny. Prawdopodobnie zastrzeżenia pod jego adresem były sfingowane, mówiąc krótko. Został zastrzelony na oczach własnego syna Tadeusza Bujnickiego, który w tym momencie żyje, o ile wiem, ma się dobrze, i jest profesorem literatury. Ciekawa rzecz. Tyle przy okazji, bo tutaj jest tysiąc rzeczy, które od razu gdzieś tam wypływają. I macie debiut w 1933 roku, poemat o czasie zastygłym. I już od tego debiutu książkowego, oczywiście debiut prasowy wcześniej, Miłosz staje się poetą rozpoznawalnym i ważnym na tle polskiej literatury. No i właśnie, zobaczcie, ja już popełniam pewien błąd, kiedy mówię Miłosz, słynny polski poeta, to właściwie można powiedzieć, że w tym jednym zdaniu są dwa błędy. Bo my mamy zakodowane, że Miłosz to jest poeta, ale tak samo ważne jest to, że jest eseistą, jest jednym z najważniejszych polskich eseistów. Tak samo ważne jest to, że jest powieściopisarzem. No, tam mam składę, później będę wyciągał Dolinę Issy, to już poprzednio jest troszkę poczytany. Ale dwie powieści napisał. Zdobycie władzy, strasznie nudne, i Dolina Issy, nudne, ale arcydzielne. Niektóre rzeczy arcydzielne są nudne. Jak byłem na waszym miejscu, to jeszcze była lektura obowiązkowa. Zmuciłem to, ale nie mogłem. W ogóle mówię, nie lubiłem czytać, się przyznam. Natomiast w tym momencie czytam z zachwytem, wracam do niektórych stron i bardzo sobie cenię. Był krytykiem literackim. I to nie tylko takim krytykiem, który krytykował, ale też takim krytykiem, który na przykład dostrzegał młodych poetów. Tutaj urywam brutalnie, bo już nie ciągnie, żeby mnóstwo ciekawostek powiedzieć. Najwyżej jak skończymy, wcześniej to do tego wrócę, dobrze? I ciekawa rzecz, bo był tłumaczem. Najczęściej poetów anglosaskich, ale bardzo ważna rzecz. Tłumaczył Biblię. Miłosz na wylot znał Biblię i bardzo nie podobały mu się współczesne tłumaczenia. Nie cierpiał Biblii Tysiąclecia, Biblii Poznańskiej, bo to są fatalne tłumaczenia. I uważam, że trzeba to zrobić na własną rękę. Chciał w ogóle przetłumaczyć całą Biblię, przetłumaczył 8 ksiąg Starego Testamentu, 2 Nowego Testamentu. I to jest o tyle dla was ważne, trzecia klasa, druga maturzyści, że bardzo mocno tłumaczenia wpływają na jego dykcję, na inne jego wiersze. Bardzo wyraźnie język poezji Miłosza, bo o tym sobie mamy mówić, nawiązuje na wielu poziomach do stylu biblijnego. No i właśnie, tutaj mamy dużą wyrwę między 33 a 80 rokiem. Mówimy rzeczy 18+, czy nie doczymy? Mówimy. Bo w czasie wojny poznaję swoją pierwszą żonę, Janinę Cąkalską, Dedoną Łuską, która właściwie jest już w separacji z mężem, są w związku, najpierw jest ślub cywilny, później mąż umiera, wtedy dopiero biorą ślub kościelny, ale ten związek też się różnie układa, nikt nie ukrywa, że Miłosz był trochę playboyem. Natomiast tutaj te elementy pomijam, kto będzie chciał to zajrzeć, natomiast w latach 80. Żona Miłosza będzie odchodziła, cierpiąc, to był rak kości, w 76. umiera. I na Miłosza wtedy jakby hurtowo wało się różne nieszczęścia. Bo równocześnie jego syn Peter, młodszy syn, który był kierowcą ciężarówki, żeby było ciekawiej. Starszy syn Antony, profesor, jakaś tam astrologia, nie astrologia, ale astronautyka, nie wiem co. W każdym razie Peter, kierowca ciężarówki, ujawnia się u niego schizofrenię. Strzela do ludzi, trafia do więzienia. Miłosz w ogóle o tym nie mówi. Jest słynny list do księdza Sadzika, Pallotyna, z którym Miłosz się przyjaźnił. Oddałbym wszystkie noble, żeby pan odsunął ode mnie te cierpienia. Natomiast, no właśnie, umiera żona Miłosza, Janina, później Miłosz się przeniesie do Krakowa. Druga żona, Karol Klingen, Miłosz, jego doktorantka, 33 lata młodsza. Nie ma się z tym śmiać. Coraz mniej się z tego śmieje. W każdym razie Miłosz powiedział tak pięknie, że kiedy się bierze żonę 33 lata młodszą, no to się człowiek liczy z tym, że ta żona już faceta pochowa, nie? Natomiast los chciał inaczej. Jego druga żona, Karol, umiera w 2002 roku.
na 2 lata przed śmiercią Miłosza. I Miłosz pisze wtedy przepiękny poemat na poły autobiograficzny Orfeusz i Eurydyka. Stary, umierający poeta pisze poemat miłosny. Przepiękny, wzruszający. Ktoś, kto się sam godzi ze śmiercią. Pominęliśmy długi fragment, trzeba tutaj dodać. W 1951 roku Miłosz ucieka za granicę. Ucieka. Jest w Paryżu jako attaché kulturalny. Pewnego dnia wsiada do metra, urywa, że tak powiem, ogon, bo zawsze chodził za nim jakiś kubek. Nie wiadomo, co się z Miłoszem dzieje przez 3 miesiące. Nagle okazuje się, że jest Masson Lafitte w Instytucie Literatury, w Instytut Literacki, przepraszam, Instytut Literacki, tam gdzie jest kultura paryska, pisze słynny esej Nie i ogłasza swoją decyzję o emigracji. Ale ciekawa rzecz, Miłosz w Paryżu czuje się źle, bo tutaj można by dużo mówić o emigracji, ale zasadniczo to jest taka stara emigracja, ci, którzy w ogóle do Polski nie wrócili, uważają, że każdy, kto był w Polsce perelowski, to jest zdrajca. Tak trochę ogólnie. I podejrzewają, że Miłosz to jest kapuś, donosiciel i TW. Miłosza już nikt nie chce w Polsce. Jest słynny wiersz Gałczyńskiego, nie wiem, czy teraz w szkole się mówi, a ty jesteś sprzedawczyk, a ty jesteś zdrajca. Ale emigracja też się od niego odsuwa. I właśnie nie tylko kultura paryska, Giedroń, czy to towarzystwo jakoś tam z nim trzymają. I Miłosz dostaje w pewnym momencie propozycję pracy w Berkeley, jako wykładowca w Katedrze Literatur Słowiańskich. Wyjeżdża w roku 60. No tutaj takie pytanie, fajnie jest być wykładowcą w Berkeley, jak myślicie? Fajnie z tym tak pojechać. I to jest ciekawa rzecz. Miłosz jakoś też specjalnie się nie cieszy. Bo zobaczcie, ja bardzo długo tego nie rozumiałem. To jest taki moment na uświadomienie sobie czegoś. Istotą życia poety jest to, żeby tworzyć i żeby ktoś go czytał. A on zostaje całkowicie odizolowany od publiczności literackiej. Jedyne co, to druki właśnie w kulturze paryskiej i wąskie grono osób, które go czytają. A Miłosz ma wtedy 50 lat. Słuchajcie, w roku 60, no prawie 50, jak sobie policzycie. I w jego odczuciu, z jego zapisków to wynika, to jest tak jakby już, to był kres jego życia. Już wszystko się stało, będzie sobie siedział na tym Brokby, tak, Berkeley i tyle, będzie sobie tym profesorem. I nagle babang, Nobel w roku 80, jedno z najważniejszych politycznych wydarzeń tych lat, bo zobaczcie, tam się w krótkim czasie dzieje bardzo dużo. 78, Jan Paweł, no, Wojtyła zostaje Jan Paweł II, 80 Nobel dla Miłosza, wybucha Solidarność, tak? 16 miesięcy tak zwanego karnawału Solidarności, później stan wojenny, Nobel dla Wałęsy i często mówi się, że taki triumvirat, kiedy nikt już się nie utożsamiał z komuną, kiedy komuna już była całkiem skompromitowana, no to właśnie Jan Paweł II, Miłosz i elektryk z Gdańska, Lech Wałęsa, zresztą miał bardzo ładnie na imię. Patrzę tylko na zegarek, ile mamy czasu. 10 minut. Słuchajcie, to jest 10 minut, żeby powiedzieć coś takiego cieplejszego o Miłoszu. Właśnie powiedziałem, żebyście zobaczyli faceta, który nie tylko siedział, pisał. Oczywiście to był, tak jak powiedział, to już nie rzeźbienie. To nie był nie tylko pisarz, to był myśliciel. Być może też jeden z najwybitniejszych myślicieli XX wieku. Dla Miłosza literatura była pewnym sposobem filozofowania. Poprzez język, poprzez myślenie językiem, próbował mówić o najtrudniejszych rzeczach XX wieku. Czytał uważnie żyjących filozofów, ale uwaga, tutaj jest zawsze taki problem, jak się mówi, że jakaś poezja jest filozoficzna, już się parę razy z tym spotkałem, nawet ze studentami, nie? O fajnie, przeczytał sobie tam pewnie, nie wiem, Wittgensteina albo Arystotelesa i później to napisał rymami i się mówi, że jest poeta filozofujący, nie? Bzdura. Nie, Miłosz jest filozofującym poetą, bo sam bardzo odważnie porusza pewne tematy. Wnosi świeżą myśl do wielu zagadnień. Jest poetą filozofem, poetą religijnym, ale znowu nie religijnym, że na kolanach, że coś tam się naczytał w Biblii i później sobie to napisał, tylko u niego jest sporo takich herezji bardzo odważnych. Bardzo ostro wchodzi mu w spór na przykład z doktryną katolicką. Nie wszystko, co pisze Miłosz, jest ortodoksyjne. Jest poetą, który sięga do filozofów XIX-wiecznych, ale jego propozycje o tyle są ciekawe, że również są kontrowersyjne. No chociażby, wracając na chwilę do eseju, Zniewolony umysł. Wielkie pytanie, nad którym często przechodzimy tak bezboleśnie.
jak to się stało, że do Polski przyszedł komunizm, tak? I duża grupa intelektualistów łyknęła to bezboleśnie. Sorry, coś jest nie tak. I to w dodatku ludzie, którzy bardzo często dali piękne świadectwo heroizmu w czasie II wojny światowej. Widzę Tadeusz Morowski. Czytaliście Pogranie Morowskiego, czwarta klasa. Czytaliście, prawda? Zobaczcie, to był facet, który naprawdę nie bał się śmierci, tak? I nagle babami coś się stało. Intelektualiści, czyli ta śmietanka, tak, establishment, sumienie narodu, bla, bla, bla i tak dalej. Ci, którzy powinni być odpowiedzialni za jakiś etos narodowy, oni najszybciej idą na pewną ugodę z komunizmem. I taka prostacka odpowiedź, no to kij i marchewka, tak? Trochę się bali, no bo tam ubej wtrącali i no marchewka, no to wiadomo, komuniści potrafili zapłacić komu trzeba, jak trzeba, ale to nie była odpowiedź Miłosza. Miłosz sięga dużo głębiej. Miłosz pokazuje, że to się dokonało na jakimś fundamentalnym poziomie metafizycznym. Że komunizm zaczął odpowiadać na jakieś potrzeby duchowe ludzi, którzy innej odpowiedzi nie znaleźli. Upraszczam, tragicznie upraszczam, ale chcę wam pokazać, że Miłosz odważnie pyta, to są dramatyczne pytania i daje własne odpowiedzi. W takim filozofowaniu będzie za chwilę więcej przy wierszydłach, nie? Ale chciałem wam też pokazać Miłosza takiego bardziej przyziemnego, takiego zwyczajnego, bo o tym się mniej mówi, ale właśnie po śmierci Miłosza okazała się piękna książka jego sekretarki, Agnieszka Kosińska, która towarzyszyła Miłoszowi już też po śmierci pani Karol, Tpigen Miłosz. Mówi, że to był taki facet, który szedł na przykład na ważne spotkanie, konferencję gdzieś w Krakowie, a później wracali z żoną gdzieś koło 20 do domu. Tak jak każdy facet, on w ubraniu, w butach, uwalił się na poście, bilet do ręki i na przykład oglądał Złoto Polski. Pani nie wiedziała o tych Złoto Polski? Pani wiedziała o tych Złoto Polski? To gdzieś krąży tak memat, nie? Że Czesio ten Złoto Polski, nie? Ktoś z was jeszcze pamięta Złoto Polski? Nie, bo pytałem ostatnio we Wrocławiu, to już dawno złotopolskich nie było, no a to gierańczo trochę, nie? Albo anegdota, która mnie uwiodła, właśnie ta pani Agnieszka Kosińska miała syna. Do tej pory, ma, to już jest teraz duży chłopak, on miał chyba wtedy 6 lat, Mikołaj. I Mikołaj lubił Sailor Moon, Czarodziejkę z Księżyca. Ktoś z was ogląda? Dobrze, jedna osoba się przyznała, o, dwie osoby, dobra. I ten Mikołaj się rozpłakał, kiedyś tam nie mógł obejrzeć tej Sailor Moon i już mu obiecał, że obejrzy jeden odcinek i mu opowie. Nie? Jak obejrzał tą Sailor Moon, to już później do końca oglądał. Więc słuchajcie, to trochę podobnie jest oczywiście z Wisławą Szymborską. Tutaj Wisława Szymborska jest bardziej znana z tego, że niewolnica Izaura i tak dalej, żebyście zobaczyli, że to są ludzie z krwi i kości. Jest piękny film na YouTube, znaczy o Miłoszu jest w ogóle dużo, ale taki piękny, chyba 13-minutowy, gdzie różne sławy mówią o Miłoszu. Profesor Teresa Wallas mówi, że kiedy przychodzili do Miłosza, to w lodówce zawsze była polska swojska kiełbasa i litr czystej wódki. Bo Miłosz zawsze pił to, co polskie. Pił niewiele, ale codziennie. Nigdy się nie upijał i nigdy go głowa nie bolał. Oczywiście to, żeby nie było, żeby zachęcał, to się wydy. Ale to był facet, który do końca życia miał apetyt, właśnie o to mi chodzi, żebyście zobaczyli człowieka, który miał apetyt na życie. Nieposkromiony apetyt na życie. Już teraz tak bardziej bezalkoholowo mówię, właśnie Agnieszka Kosińska mówi, że już tam po śmierci Karol, nagle Miłosz mówi, że on chce pierogi ludzkie. Facet z nadciśnieniem, z cukrzycą, ze wszystkim, prawda? To przejdźmy na drugą stronę, niech oni sobie doczytają drugą część. I zanim zacznę czytać, to jest taki prosty eksperyment. Pierwsze pytanie będzie brzmiało. Ten wiersz jest A. Prosty, wszystko rozumiemy. B. Zupełnie niejasny, nic nie rozumiemy. C. Trochę jasny, trochę niejasny. Chętnie z panem porozmawiamy. Tak? Proste pytanie? Gotowi? Przed krajobrazem. Na tym stoku świerk, wiodła i cedr, na tamtym sosnowe bory. Błyszczy dział wód spływających w zachodnim i wschodnim ocean. Tylko jedna stężona rzeka stróży się prosto na północ.
Właśnie tego nie ma. Gdzie przezroczysta szarość w złotawej górskiej bramie, szarość ogromnej ciszy, blade jeziora i bagienna jedlina, jeszcze 1000 mil, aż do granicy lasów pustki polarnej. W moich snach ziemia była jednością mojego ciała, tutaj nad Atabaska i wszędzie, gdzie żyłem wędrowny. Opierałem rękę z piętrzenia gór. Delty kroiły mnie w upale smoczych pobojowisk. I czekałem, nie mając w języku wyrazów, żeby nazwać to wszystko, co moje i ziemi. Aż duch jakiś z wulkanicznych mutacji poczęty krzyknie i odczaruje nasze prawdziwe imię. A? Wszystko proste? Zaczynam się bać. B? W ogóle nic nie rozumiemy. Czyli zostaje C. Tak, kto jest za C? Okej, okay. Wymalałem się upewnić, bo może są takie osoby, które mają jakąś wersję D, którą jeszcze nie znam. No dobrze, to jeżeli jest C, to jest drugie pytanie. Co tu jest niejasnego w tym wierszu? Czego byście się przyczepili? Co komplikuje sensy? Tak? Ja myślę, że chodzi tutaj o drugą część tego wiersza, w której pojawiło mi się wiele prostych słów, tak prostych mam na myśli, że może nie łatwo przeczytać, ale też to jest ukryty sens, który niektórzy mogą rozumieć dwojako. Ja tutaj rozumiem, że tutaj miłość podmienniczny, to znaczy podmienniczny mówi o przeszłości i że ten krzyk wulkaniczny, to znaczy duch wulkaniczny, to przeszłość, która go dręczy i próbuje mu przypomnieć o jego przeszłości, tak to rozumiem, ale to może być zła interpretacja tego utworu. Ale może być dobra. Zobaczymy. Może być zła, może być dobra, natomiast słuchajcie, jakikolwiek wiersz czytamy, raz, mamy prawo od razu coś sobie o nim pomyśleć. Na tym polega czytanie wierszy. Wiersze są bezsensowne. Kompletnie. W jakim znaczeniu? To znaczy, jesteśmy przyzwyczajeni, że sens jako sens wiąże się z wypowiedzią niejednoznaczną. Kiedy szukamy sensu, to chcemy, żeby ktoś nam coś jednoznacznie powiedział. Wiersz jest przeciwieństwem prozy. Wiersz jest wieloznaczny. Jeżeli jakiś wiersz okaże się jednoznaczny, to de facto nie jest wierszem. Ale druga rzecz, tak jak tutaj słusznie powiedziałaś, nie możemy poprzestać na sensie, na tej pierwszej interpretacji. Szkoła Kulowska, tak jak parę innych szkół akademickich w Polsce, zakłada, że do jakichkolwiek sensów dojdziemy, muszą być poprzedzone solidną analizą. I oczywiście mamy prawo do domysłów na początku, ale interpretacja powinna się opierać na pewnej dowodliwości. Dla mnie to jest ważne, żebyście wiedzieli, że raczej nikt z was do Lublina się nie wybierze, bo nie jestem taki naiwny, ale gdybyście przyszli, to tego będziecie uczeni. Od drzewiczka do drzewiczka. Najpierw trzeba sobie ponazywać wszystko w tekście, a później interpretujemy. Ale tutaj bardzo fajna pomyłka u ciebie wyszła. Poprawiłem się, ale to było, że miłość, to znaczy podmiot liryczny mówi. Prawda? Można powiedzieć, że miłość mówi w tym wierszu? Nie może, bo jest chodzi bardziej o to, że omawialiśmy razem z naszą panią Podpolskiego, nie duchła, z naszą panią Podpolskiego, pierwsze przedmowę was i ocalenie. I ocalenie chyba, i przedmowę to mogliśmy i to w tych Campo di Fiori, tak. Campo di Fiori, was, przedmowa, te trzy wiersze i w nich mogliśmy utożsamić podmieniczny z miłoszem, szczególnie z przedmową. Inaczej tutaj nie możemy utożsamiać... A nie, możemy. Możemy. O! Do tego miejsca było dobrze, ale to już muszę przerwać. Właśnie do tego dotyczyło pytanie, no tak. Zwłaszcza dla pierwsza. Nigdy nie wolno powiedzieć, że wiersz mówi poeta. Nigdy. Poeta pisze wiersz i właściwie nie powinien się już później odzywać. To jest ciekawe, że bardzo często poeci błędnie interpretują własne wiersze. To jest długa historia. Ale druga rzecz, tak jak właśnie słyszeliśmy, zobaczcie. Czasem jest tak, że z tekstu wyłania się podmiot liryczny, bohater liryczny, jakoś podobny do samego autora. Teraz powiem trochę po akademicku, tak?
mamy coś, co się nazywa paktem autobiograficznym. Czyli takie mruganie okiem do odbiorcy, że możemy się domyśleć, że postać mówiąca w wierszu jest jakoś podobna do samego autora. Nie jest to autor, ale teraz co tutaj mogłoby być taką podpowiedzią? O co chodzi, dziewczyny? Głośno. Nie chcemy. Okej. Okay. A może ktoś z was się domyśli, co by tutaj mogło ewentualnie być jakimś kluczem? Akurat to macie tutaj napisane, więc... Między innymi to o jego wędrówkach. Przede wszystkim tutaj na tym właśnie Athabasca i wszędzie, gdzie żyłem, wędrowne. Tak. Zobaczcie, to w niewielu wierszach się zdarza, a tutaj macie wyraźny taki sygnał topograficzny. Jest jakaś Athabasca. Co to jest Athabasca? Ktoś kojarzy? Nie jest to Tabasco? Właśnie, ja później sprawdziłem, bo mówię, Google tutaj pomógł, bo to jest i jezioro, i rzeka, i miejscowość. Ale ponieważ tam jest mowa wcześniej o rzece, to prawdopodobnie chodzi o rzekę, ale to wszystko jest w tym samym rejonie, nie? Ale druga rzecz, właśnie ta kondycja wędrowca. Tutaj znowu, czasami, żeby dobrze zrozumieć wiersz, trzeba znać najbliższy kontekst twórczości pisarza. Właśnie tutaj pytanie, mówcie o kontekstach. Tak, bo właśnie w poprzednich szkołach była prośba, niech pan tak powie, żeby te konteksty było widać, prawda? Tutaj, bo wiem, że macie z tym problem do matury, tak? Konteksty, tak? Jest to wymagane na egzaminie maturalnym. Niech pan mówi tak, jak czuje. Jeśli dobrze. Jest potrzeba kontekstu, proszę uwzględnić, jeśli nie ma. Też. To zrobimy tak, żeby troszkę było z kontekstami. No, mówię, ja nie mam wiele w głowie, ale mam tę zdolność, że elastycznie w trakcie warsztatów jestem w stanie trochę dopasować. Więcej będzie z kontekstami przy tym wierszu sens, prawda? Więc możemy wrócić na razie do tamtej części. Zobaczcie, to powiedzieliście, że ta druga część jest taka bardziej skomplikowana. Ta pierwsza jest taka prosta i wszystko wiadomo, tak? Mamy pierwszy wers. Tutaj od razu mówię, to co poucinało, to jest jeden wers. To tak trochę poprzerzucało, żeby było być uczciwym wobec pisarza. Czy w tym pierwszym wersie w ogóle widać, kto mówi i z jakiej pozycji? Czy możemy coś powiedzieć o podmiocie lirycznym? A co on widzi? Nie wiem tylko, co widzi. Ale nie wiem, gdzie się znajduje. Czy to jest wspomnienie? Nie wiem, gdzie się znajduje. A on ktoś mówił. Zobaczcie, jakie to jest odstępne. Facet będzie teraz gwiazdorzył, bo Nobla dostał, nie? Prosty wers. Ale po pierwsze, czy to jest zdanie? To jest równoważnik, chociaż w zasadzie mamy zdanie dyktyczne, bo brakuje tutaj orzeczenia, tak? Ale po drugie, zobaczcie, mamy miejsce na tym stoku. On jest tu, na tym stoku. I zobaczcie, że na tym stoku widać lepiej, bo widzi pojedynczo, tak? Na tym stoku mamy trzy drzewa, tak? Trzy pojedyncze drzewa, tak jakby na tym stoku było tylko po jednym drzewie, tak? Widzieliście kiedyś świerk? Czy ktoś umiałby zobaczyć świerk w lesie? Widzieliście ten świerk? Dobrze. Jodła? Cedr? Widzieliście kiedyś cedr? Wrocławiu nie pochodzi. Teraz powiem anegdotycznie. W jednej szkole, już nie powiem gdzie, ja widziałem. To jest takie, to się bije. Nie, pomyliłeś, to jest cedr. Ktoś pomylił, co to jest cedr, a to było tak słodkie, nie? Widzieliście kiedyś cedr? Tak, ale krótko. I zobaczcie, żarty żartami, ale już z tego zdania, no to jest zdanie eliptyczne, teraz do tego wrócimy. Wynika bardzo ciekawa rzecz. Podmiot liryczny ujawnia swoje miejsce. Bo on jest na tym stoku i widzi z bliska pojedyncze rzeczy. A tam dalej, na tamtym, sosnowe bory. Mamy już jakieś uogólnienie. Z tego zdania, mówmy zdania, bo ten orzeczenie domyślne jest, można wyciągnąć ważne wnioski. Zobaczcie, Miłosz jest poetą konkretu. Ale teraz co to znaczy, że jest poetą konkretu? Nie tylko mamy konkretne elementy,
On bardzo często zmierza do tego, by nazwać gatunkowo, co jest co. Świerd, jodła, cel. Ale one występują pojedynczo. To nie są reprezentanci gatunku. Ale to jest ten świerd, ta jodła i ten cedr. I to będzie się niego powtarzać. Miłosz w ogóle jest bardzo biologicznym poetą. Się świetnie znał na botanice. Był bardzo mocno zanurzony w przyrodzie. Bardzo ważna dla niego była ta przestrzeń naturalna. Ale dużo ważniejsza rzecz. Bo to jest takie... Zobaczcie, to jest takie banalne w sumie, nie? Ale nie wpadliście na to, nie? Ale zobaczcie, jak sprytnie te trzy zdania są napisane. Bo właściwie, jak się przyjrzycie... Właśnie, inaczej. Czy jak to czytamy, czy wy jesteście w stanie sobie to wyobrazić? Czy wyobraźnia podsuwa wam takie fotosy, takie sweet focia na Windowsa, nie? Tak? Zobaczcie, mamy technikę montażu filmowego. O tym się nie myśli, ale to jest zrobione tak. Kamera, się śmieje, David Attenborough, BBC, natura w jedynce, nie? Drodzy Państwo, na tym stoku świerd, jodła i cedr, prawda? I później babank, kamera się przenosi, macie takie ogólne ujęcie, na tamtym, sosnowe bory, czytała Krystyna Czubówna, nie? I teraz macie taką szeroką panoramę. Błyszczy dział wód spływających w zachodni i wschodni ocean. Tutaj, czy są nauczyciele geografii na sali? Tylko, bo właśnie w tamtej grupie była pani od geografii, tłumaczyliśmy w ogóle, czym jest dział wód, bo to tak, że to jest zlewne do jednego oceanu bodajże, tak? Że, więc mamy ten dział wód, to jest takie wręcz nierealne, że to jest tak szeroko. I babam, zobaczcie, znowu macie kamerę skupioną na jednym punkcie. Tylko jedna stężona rzeka stróży się prosto na północ. I ta technika u Miłosza bardzo często występuje. Zobaczcie, niby prosty wiersz, ale mamy cały szereg nowoczesnych technik, trochę narracyjnych. Boję się tego słowa, że do pierwszej klasie drugiej nie namierzać, bo to nie jest epika, nie ma tutaj narracji, ale chwyt, który pobudza wyobraźnię. Właśnie kiedy was pytałem, czy to jest wiersz prosty, czy trudny, kiedy ja niespecjalnie jeszcze lubiłem poezję i w ogóle nie myślałem, że pójdę na polonistykę, to tłumaczyłem sobie to prosto. Prosty wiersz jest taki, który ja jestem w stanie sobie wyobrazić. Nie taki, który rozumiem, tylko powstają obrazy przed oczami. Trudny jest taki, że sobie człowiek nic nie wyobraża. I to jest ciekawe, że Miłosz właśnie bardzo mocno żywi się naszą wyobraźnią. To też jest ważne pytanie, chociaż to już takie bardziej emocjonalne. Czy ten obraz jest jakoś ładny, zachwycający, czy raczej brzydki, odpychający? Tak? Budzi wasze emocje? Znaczy, raczej to się tak kojarzy. Widzimy las, rzekę, tak? Kolejna rzecz. Proszę, ja będę trochę kontrolował czas, bo jak się rozgadam, do 10:45. 30:30, ale to jeszcze... Jeszcze wracamy. Bo najciekawsza rzecz dzieje się w tym ostatnim wersie. Czy ten wers, tylko jedna stężona rzeka stróży się prosto na północ, jest dla was oczywisty? Jesteście w stanie powiedzieć, o co chodzi w tym zdaniu? Tak, o co chodzi w tym zdaniu, proszę. No jak płynie? No na północ. Aha. No to dobrze, oczywiste. To znaczy, co to znaczy stężona rzeka? Płynąca? Nie. Klasynka powiedziała, że wszystko jest jasne. Stężona, no to się wydaje, że to jest taka rzeka, która może być w sposób taka szeroka, może, nie wiem, jakoś jak nie się kojarzy, że to może być rzeka. Aha. Dobra, koleżanka tutaj sama pomóc. Rwąca raczej? Rwąca? Aha, czyli stająca. Aha, zobaczcie, zaczyna się problem. To jest fajny Miłosz. Wydawało się proste, nie? Wszyscy widzimy tą rzekę, jak mniej, to znaka się pozuje, ty, a ono myśli jakoś inaczej, nie? Coś nie gra, nie? No to rwąca czy nie rwąca? Co może być stężone? Już jesteśmy głodni i tak, wszystkim, wiecie czasem galaretkę? Chodziło o to, żeby rozumieli. Tak. Tak. Jedną część. Ja uwielbiam. Żelki, nie wiem. O, żelki, mi się żelki, tak? Mi się kalibuje. Było mokre,
stężało. Aha, zobaczcie. Stężeć to znaczy zmienić stan z płynnego, tak, w bardziej gęsty, tak? Ale a jak może rzeka zgęstnieć? Kiedy zamarza. Kiedy zamienia się w lód. Zobaczcie, ten obraz ewokuje jakąś temperaturę. Ona tężeje. Mróz też tężeje. Mówię, dziś mróz stężał, tak? Śnieg skrzypi pod nogami. Nie wiem, czy wiecie, co to jest w ogóle śnieg. Jesteście w ogóle z innego pokolenia. Nie jest lublina. Właśnie, widzieliście kiedyś sanki? Wiecie, że kiedyś dzieci gdzieś... Już nie chcę pytać, czy wiecie, co to jest bałwan, nie? Aha. U nas również czci się bałwany, taki z trzech kul, nie? Stężona rzeka, ale teraz będzie jeszcze ciężej. Co to znaczy, że się stróży? Jak to zamarzła, ale się stróży. Używacie słowa, że coś się stróży? Takie łatwe było, nie? Stróżka. Tak jak się kropelki się łączą i tworzą taką mały... Pięknie. Aha. Ale zobaczcie, jest słowo stróżka, jest słowo struga, a nawet jest słowo stróżek. Nie wiem, czy u was się używa stróżka. Stróżek. Dlaczego jest stróżek? No to u nas stróżkiem się struga ziemniaki. Obierak. Nie? Stróżek. Ale nie ma słowa stróżyć się. Tutaj ciekawa rzecz. Bardzo ciekawy chwyt Miłosza. To jest w zasadzie taki fałszywy archaizm. Znamy te słowa, które są stare. Struga, stróżka. Raczej tak się nie mówi. Tak zwane słownictwo bierne. Jeszcze je rozumiecie, ale już ich nie używacie. I od tego Miłosz tworzy nowe słowo, które brzmi, jakby było stare. Fałszywy archaizm. To jest dziwne. Można zapytać, po co on tak wymyślał? Są różne teorie, ale dla mnie najważniejsze jest to, to znaczy z tym was zostawię, że dla Miłosza język jest formą pamięci. Zobaczcie, w języku tkwią skamieliny, które uruchamiają naszą pamięć. A pamięć dla Miłosza jest jedną z podstawowych form bycia w świecie. Jest formą identyfikacji. Poprzez pamięć poznajemy świat. Pamięć jest formą zakorzenienia. Zobaczcie, wszystko czym jesteście, to jest wasza pamięć. Pamięć was tworzy. I jest pamięć indywidualna, tak? Absolwenci wspominają tutaj 4 lata w szkole, tak? To są wasze osobiste doświadczenia. Ale jest coś ciekawego, o czym mówi też literatura. Pamięć kulturowa, pamięć zbiorowa, pamięć historyczna. To są różne pojęcia, ale nagle okazuje się, że pewne rzeczy tkwią w naszej pamięci niezależnie od naszej pamięci indywidualnej. Język je uruchamia. Pamięć jest również pewną formą wspólnoty. No, kiedy mówimy o tych takich wielkich pojęciach patriotyzm, ojczyzna, naród, one są też fundowane na pamięci. To jest ciekawa rzecz przy okazji, prawda? Bo zacząłem używać tych wielkich słów, ale Miłosz był krytyczny do takich form patriotyzmu nieprzemyślanego. Mówił, że nad pamięcią należy czuwać, bo pamięć nieprzemyślana jest groźna. Mówił o takim groźnym mechanizmie nostalgii. Zobaczcie, kiedy żyjemy samą pamięcią, ale nie czuwa nad tym historia, to zwykle na przykład z naszej historii lubimy pamiętać te wzniosłe momenty i co oni nam zrobili. To jest groźne. I Miłosz o tym mówił raz, za to też go nie lubiano, ale z drugiej strony podkreślał, że ta pamięć jest formą bycia w ojczyźnie. I nie musimy przewijać, jeszcze nie musimy, bo dla mnie jest niezwykle istotne, no niestety to, co ucięło, ale może dobrze, może naprawdę nic się nie stało, bo tu jest taki bardzo ważny dla Miłosza moment. Zobaczcie, stoimy przed tym pejzażem. Ładne, ujmujące, chwyta za serce, on sobie gdzieś tam stoi. Na razie, zobaczcie, też sam fakt, że bohater liryczny ujawnia się w drugiej połowie wiersza. On nagle jakby się nam objawia, ale nie od razu. Tu się domyślamy jego obecności, o tym co mówiłem. I co on widzi? Gdzie przezroczysta szarość w złotawej górskiej bramie. Złotawa górska brama, to co by to było? Kiedy w górach możemy mówić o złotawej górskiej bramie? Las i co jeszcze? Znaczy, zobaczcie, gdzieś jest ten obraz, bo oczywiście drzewa, oczywiście mgły, przezroczysta szarość, ale też ta brama, najczęściej o bramie mówimy, kiedy jest jakaś przełęcz.
Ale muszą być jakieś wzniesienia z dwóch stron, prawda? Nawet w nazewnictwie często mówi się, że brama taka, brama... No i to jest o jakiejś przełęczy. I teraz ciekawa rzecz. Ta brama naprawdę staje się bramą, czyli przejściem do czegoś. U Miłosza często pojawia się metafora przesłony, bramy, drzwi, czegoś, co oddziela nas od drugiego niewidzialnego świata. Dla Miłosza realne, to jest dla mnie bardzo ważne, dla Miłosza realne jest to, co fizyczne, namacalne, plus to, co kryje się dalej, to, co nazywamy tajemnicą. Bardzo trudno się o tym mówi współcześnie, bo zobaczcie, człowiek współczesny wyrugował tajemnicę z myślenia o rzeczywistości. Coś, co przeczuwamy, co jest u Leśmiana, co jest u Iwaszkiewicza, co czasami jest w naszej intuicji, ale w takim myśleniu, w paradygmacie pozytywistycznym. Prawdziwe jest tylko to, co mierzalne, dotykalne, fizykalne, prawda? A reszta to są jakieś bujdy. Tutaj nie ma miejsca dla tajemnicy. Tutaj dotykamy tego, czym jest dokładnie myślenie religijne Miłosza. To nie jest myślenie w kategoriach konfesyjnych, tylko myślenie w kategoriach tajemnicy. Pragniemy, by było coś więcej. Tak przy okazji, ktoś z was lubi muminki? O proszę, zobaczcie, poczytajcie sobie muminki. Miłosz też otwarcie o muminkach pisał, Miłosz się nie wstydził literatury dla dzieci. Przecież to jest baśń o naszej tęsknocie za tajemnicą. Gdzie poszedł muczyki? Gdzieś, gdzie chciałeś również muminek. Prawda? Każdy z nas chciał kiedyś być łuczykiem, albo ma umin, tak? Dobrze, zostawiamy. O uminkach mogę przyjechać z następnymi warsztatami, naprawdę. 90 minut z głowy. Ja w ogóle przyznam wam się, kupiłem sobie jakieś stare wydanie na Allegro za grosze i podpisane jest przez Filipa Łobodzińskiego. Cudem jakimś, nie? Gdzieś coś, była jakaś możliwość przez Face'a, ktoś spytał. Nie, jeden z moich znajomych prowadził wywiad z Filipem Łobodzińskim. Okazuje się, że faktycznie. Ja teraz już, jak już wiemy, że nie wolno powiedzieć, to powiedzmy. Co tutaj Miłosz twierdzi? Miłoszu, co to... przepraszam, już się są. Że nadajemy życiu sens, a niekoniecznie te wszystkie rzeczy, które odbieramy symbolicznego, muszą mieć? No to znaczy, to już była interpretacja związana też z tytułem, bo to jest pytanie o sens jako sens, tak? I nadajemy, ale w związku z czym? Z jakim wydarzeniem? Żeby życie miało sens, tak na dobrą sprawę. Jakiejś symboli szukamy. Aha, tylko zobaczcie, tutaj pierwsze słowo dotyczy śmierci, kiedy umrę. Aha. Znowu bardzo złożona rzecz, ale zobaczcie. Życie bez śmierci jest jakby bez sensu. Śmierć, wydarzenie, które nas czeka, nadaje życiu przede wszystkim koniec, tak? Mówimy, śmierć jest kresem, końcem. Chcemy wierzyć, że jest przejściem. Niektórzy chcą wierzyć. Ale śmierć jest wydarzeniem, które kładzie się cieniem na całej naszej egzystencji. Takie pytanie typu nie fair. Jeżeli nie chcecie, to nie odpowiadajcie, bo to jest bardzo emocjonalne. W którym momencie zorientowaliście się, że jesteście śmiertelni? Pamiętacie taki moment, kiedy uświadomiliście sobie, że to nie będzie trwało wiecznie? Tak? Albo ktoś młody z naszego otoczenia. A jeżeli nie, jeżeli wam się to nie przydarzyło w młodym wieku? Zobaczcie, żyjemy już w pokoleniu medialnym, telewizji. Psycholodzy mówią, że mniej więcej do 4-5 roku życia jesteśmy nieśmiertelni. To znaczy nie wiemy, że to, co nazywamy życiem, kiedyś się skończy. Jedna z największych traum w naszym życiu, których sobie nie uświadamiamy, jest moment, kiedy do nas w ogóle dociera. Ja się kiedyś rozpadnę. Nie będzie mnie. To jest trudne. Tutaj w ogóle mówienie o śmierci bliskich jest też pytaniem dramatycznym, bo kiedy mówimy o śmierci, to właśnie no gdzieś to jest, w śmierci domyślę swojej, ale znowu, pytanie o śmierć jest również pytaniem o śmierć bliskich. Z mojej perspektywy, rodzica, moja śmierć jest dla mnie do pomyślenia. Śmierć mojego dziecka jest czymś nie do pomyślenia. Jest to coś, co przerasta moją wrażliwość. Pytanie znowu z tych nie fair, no, ale tutaj przekraczamy tam bardzo ostro, bo taki jest wiersz. Co jest łatwiejsze, prawda? Mogę spokojnie myśleć w tym momencie o swoim odejściu,
Nie wiem, co by się stało, gdyby któremuś z moich dzieci cokolwiek się stało. Albo mojej żonie, żeby tutaj być fair, prawda? Żeby jej tak nie zostawiać sami, nie? W pewnym momencie zmieniają się priorytety. Teraz właśnie, kiedy umrę, zobaczę potrzebkę świata. Znowu to pierwsze zdanie, które budzi ileś pytań. Znaczy, podstawowe pytanie, skąd on to wie? Wierzę. Bingo. Skąd on to wie? To jest przestrzeń wiary. Czyli to jest niedowodliwe, tak? Zatrzymam się chwilę na tym słowie, bo u Miłosza wiara jest czymś ważnym, jest wiersz wiara, wiara, nadzieja, miłość. I niekoniecznie ma wymiar stricte religijny. Bo wierzyć, to znaczy zakładać coś bez faktów. To jest wiedza bez faktów. Teraz zobaczcie, że tutaj wracamy trochę do naszego wykładu, będziemy tak zahaczać. Dla Miłosza ważne są tak zwane prawdy religijne. Coś, co jest poza dowodliwością. Uznaliśmy, że nasza rzeczywistość jest prawdziwa wtedy, kiedy jest dowodliwa. Wylaliśmy dziecko z kąpielą. Wszystko to, co niedowodliwe, uznaliśmy za nieistotne. Prawdziwy humanista, rozumiem, że są tutaj tylko klasy humanistyczne, broń się własną piersią prawd niedowodliwych. Bo o tym jest humanistyka. Cierpienie, szczęście, człowiek i tak dalej. To wszystko, co jest poza dowodliwością, co jest naprawdę najważniejsze w naszym życiu, co jest dyskutowalne, prawda? Jest to przestrzenią wiary. Ale znowu, to jest klasyczne pytanie, dlaczego mam wierzyć, jak tego się nie da dowieść, tak? Ale są pewne przesłanki. Zobaczcie, Miłosz zaczyna tutaj kombinować. Ale jeszcze jedna rzecz, bo mamy metaforę. Podszewka świata. Co to jest? Jak rozumiecie metaforę, podszewka świata? A sama podszewka, co to jest podszewka? Miłoszu. Coś. Podszewka sama w sobie to jest wywiad się pod materiałem zewnętrznym. Marynarka, kurtka, prawda? Zobaczcie. Mamy tutaj taką dość prostą metaforę, gdzie jest coś na zewnątrz. I to na zewnątrz to jest świat, podszewka świata. I coś wewnątrz. Coś ukryte, przy czym tym się można bawić, bo zobaczcie, ta podszewka jest jakby trochę mniej ważna, ona jest mniej widoczna. To jest trochę jak z tą bramą. Wracamy teraz do tej metafory bramy. Coś dane bezpośrednio i coś ukryte przed naszym wzrokiem. Jest to przedmiotem wiary, bo nie można tego dowieść. Jemu się tak wydaje, intuicja. Mówimy potocznie, że tylko kobiety mają intuicję, ale poleci też, prawda? Ale on próbuje tutaj trochę dowodzić, bo gdyby nie było żadnych argumentów, to nie ma o czym gadać.